Badanie przeprowadzone wśród pracowników i pracodawców w ramach projektu Nie palę, bo wykazało, że niemal połowa palących osób sięga po papierosa dla przyjemności, traktując palenie jako sposób na małą przerwę. Niespełna 61% palących respondentów chciałoby rzucić palenie. Jak to zrobić i jak można pomóc palącym osobom w pracy rzucić nałóg? Warto zachęcić ich do wspólnych ćwiczeń fizycznych, które zastąpią przerwę na papierosa. Spędzamy w pracy bardzo dużo czasu, głównie w pozycji siedzącej. Co możemy zrobić, żeby rozluźnić ramiona, które są zestresowane, spięte i czujemy napięcie w całej postawie? Tak naprawdę każde ćwiczenie, które rozluźni górną część naszego ciała, już nam w tym pomoże. I jest ten moment, że wszyscy wstają. Idą na papierosa lub tylko towarzysko. Może jest jakaś alternatywa, może możesz coś zrobić, żeby zachęcić ich do zrobienia czegoś innego. Spróbuj. Proste ćwiczenia przy biurku. Możecie robić je razem. Już parę minut takich ćwiczeń pozwoli Ci spokojniej podejść do obowiązku, być bardziej kreatywnym, rozluźnionym, rozciągniętym. Twoje myśli wrócą na właściwy tor. Tak naprawdę większość tych ćwiczeń, które chciałabym Ci zaproponować, możesz wykonać w miejscu pracy, przy biurku, na hali. Fajnie, jakbyś miał możliwość wyjść na zewnątrz, na świeże powietrze. Jeżeli nie, spokojnie możesz zostać w tym właśnie miejscu. Zacznijmy od ćwiczeń na stojąco, bo to też jest dobra okazja do tego, żeby rozprostować nogi i po prostu się podnieść od biurka. Stań więc przy biurku, nogi na szerokość bioder, zrelaksuj ramiona i zacznij po prostu od krążeń ramionami do tyłu. Otwierając klatkę, podnoś ramiona jak najwyżej i zmień kierunek do przodu. Jak najwyżej, pod same uszy, oddychaj przy tym. Teraz przenieś ramiona do przodu, spleć palce i wypchnij ręce do przodu, zaokrąglając plecy. Zrób to najmocniej jak możesz. Stanę bokiem. Zaokrąglij plecy. Otwórz klatkę, przenieś ręce do tyłu, zrotuj ramiona i złap ręce z tyłu. Zrób to samo. Spleć dłonie i otwórz mocno klatkę. Weź głęboki wdech. I z wydechem przenieś ręce, rozluźnij na bok. Przenieś teraz ręce nad głowę. Splącz palce i wypchnij ręce najwyżej jak możesz. Postaraj się rozciągnąć w tej pozycji jak najbardziej do góry. I wykonaj skręt na bok, rotując tylko górną część ciała. I to samo na drugą stronę z wydechem. Wróć do środka. Wykonaj to ćwiczenie jeszcze tyle razy tak naprawdę, ile potrzebujesz. I rozluźnij ramiona, opuść je na dół. Usiądź wyprostowany, zrelaksowany, jednak ramiona ściągnij w dół, wciągnij brzuch, pępek do kręgosłupa i spróbuj wyciągnąć głowę jak najwyżej do sufitu. Rozluźnimy teraz Twoje biodra. Połóż stopę na kolanie, drugie kolano odepchnij od siebie jak najbardziej, nie pochylając się za bardzo, spróbuj obniżyć kolano jak najniżej. Poczujesz ciągnięcie w jednym biodrze i za chwilę zmienimy nogę. Wytrzymaj chwilkę, zrób to ćwiczenie też na drugą nogę. Połóż stopę na drugie kolano, odepchnij od siebie. Poczuj, jak rozluźniają się biodra. Zrób dwa wdechy, odstaw nogę. Wykonaj to ćwiczenie tak naprawdę tyle razy, ile potrzebujesz. Kolejne ćwiczenie rozluźni Twoje ramiona, rozciągnie Twoje ciało, Twoje boki, więc spróbuj. Połóż rękę na krawędzi krzesła, drugą rękę przenieś ponad głową i spójrz ponad rękę. Weź głęboki wdech i z wydechem opuść rękę i zmień stronę. Kolejne ćwiczenie rozluźni Twoje ramiona, poczujesz się bardziej zrelaksowany i otworzysz klatkę piersiową. Spleć ręce za plecami, złap swoje palce i otwórz mocno klatkę, pociągnij łokieć do góry. Weź głęboki wdech i z wydechem zmień stronę. Złap palce, pociągnij łokieć do góry i weź głęboki wdech. Z wydechem zmień stronę.
I ostatnie ćwiczenie, które tak naprawdę możesz wykonać w każdej chwili siedząc przy biurku. Zbliż się więc do stołu. Połóż łokcie na krawędzi stołu. Spleć dłonie ponad głową i pozwól opaść głowie nisko. Możesz zamknąć oczy, rozluźnić ramiona i oddychać. Pomyśl o czymś przyjemnym, zrelaksuj się. Twoje ramiona również się odprężą. Opuści je napięcie i stres. Oddychaj głęboko, zamknij oczy. I z ostatnim wydechem podnieś się. Tych kilka ćwiczeń pozwoli ci zrelaksować się w trakcie pracy. Możesz je wykonywać w dowolnej sekwencji. Możesz wybrać to, które lubisz najbardziej. I kiedy tylko poczujesz chęć zapalenia, zrób to ćwiczenie. Ciekawi mnie bardzo, co zrobią twoi współpracownicy. Myślę, że po kilku dniach będą robić te ćwiczenia razem z tobą. Przyniesie wam to naprawdę dużo korzyści. Liczne badania prowadzone od wielu lat wśród osób palących udowadniają szkodliwy wpływ tytoniu na organizm człowieka. Szacuje się, że ponad 9 milionów dorosłych Polaków pali papierosy, a 60 tysięcy z nich umiera rocznie przedwcześnie z powodu chorób wywołanych przez palenie. Wyroby tytoniowe i powiązane przyczyniają się do zachorowań nie tylko na nowotwory płuc, ale także wiele innych chorób, m.in. zawał serca, zakrzepica żył oraz przewlekła choroba płuc, dlatego tak ważna jest pomoc osobom palącym w rzucaniu nałogu. Wspólne ćwiczenia fizyczne ze współpracownikami mogą być zdrową alternatywą przerwy na papierosa. Pamiętaj, że już po 20 minutach od zgaszenia ostatniego papierosa tętno obniża się i ciśnienie tętnicze krwi powoli wraca do normy. Z biegiem kolejnych godzin bez papierosa zwiększa się stężenie tlenu we krwi, a tlenku węgla maleje. Po około 3 miesiącach odrzucenia nałogu poprawia się kondycja fizyczna, co wiąże się m.in. ze wzmocnieniem układu krążenia. Dodatkowo przy dłuższej aktywności fizycznej uaktywniają się hormony, m.in. endorfiny, które działają relaksująco, przeciwbólowo i antystresowo, a także poprawiają humor. Nie palę, bo kocham sport i zdrowy styl życia. Jesteś pracodawcą, który troszczy się o zdrowie swoich pracowników i skutecznie wdraża programy promocji zdrowia wewnątrz firmy? Zgłoś się do programów Nie palę, bo i Pracodawca Zdrowia. Więcej o programach na www.niepalebo.pl i www.planujedługieżycie.pl.